Witam. Trochę powiem o 16. To jest wersja Z-u. Niektórzy nie wiedzą do końca, o co tu chodzi. Czyli pierwsza sprawa. Obciążenie. Ponad tona. Mamy obciążniki. 45 kg. 16 sztuk. Dwa razy. Tu mam katalog. Podwójny 80 dwa razy. Plus tutaj są 25 kg, rama, około tony 100 jest tu na przodzie, wisi. Tu mamy 150 plus tam z przodu jeszcze mniejszy jest, ale rama dochodzi. Tu mamy 1000 kg samych obciążników, 1080 kg, dokładnie chyba tak jest, plus ta rama. Wersja ZDU, dlatego ma dołożone opony. 380 na 8R28 lub opcja była 420 na 70, gdzie do 19 były zakładane 480 jeszcze szersze 28. Tu mamy wszystko co standardowo. Zbiornik oleju hydraulicznego, pełny układ zawiera 7 litrów oleju. W zbiorniku 4, skrzynia biegów, czwórka synchronizowana, to jest skrzynia wzmocniona, od 17 tutaj zamontowana, na grubszych wałkach. Skrzynka na akumulator z strony 1, tu jest akurat ze zbiornikiem jednym, tutaj jest na 130 bodajże litrów i jest z drugiej strony, pokażę ten 140, na 40 litrów. Z tyłu opony są 20. Tak jak tu widać, z 520 taki rozmiar. 19 miała, czy tam 17 na żądanie 580, ale wychodziły też i szerszymi oponami, nawet z 900 jak na Danię czy na Holandię. Tu mamy wzmocniony podnośnik, to wersja ZDU, haki, odciągi. Tak to wygląda. To jest wersja ZDU, a wzmocniony. Zaczep szynowy. Tak jak tu widać. On już odłożony mam. Tu jest zaczep dolny, rolniczy. To jest do dopłaty wszystko. Moja przeróbka tu euro złącza. Przepraszam za światło. Zrobiłem taki sposób, że mamy tutaj seger, zwykłe złącze, seger, tu jest sztywne, z drugiej strony jest seger i mamy w ten sposób, jak tu widać, wkłada się złącze i wyciąga bez dotykania tego, czyli sam środek pracuje razem z przewodem, tak jak tu z tyłu pokażę. Czy chcę włożyć, czy chcę wyjąć, to tylko szarpę jak w automacie. No i tutaj mamy całą hydraulikę. W wersjach ZHR to wiadomo, było rozbudowane lub było tak jak teraz, tylko jest tak jak u mnie, tutaj mamy, to nie będzie widać, ale tu jest założony rozdzielacz RBS z blokadą, a w niektórych była tutaj już z TLS-em było. Cała rozdzielnia boszowska na 11 wyjść plus przelew. Tam będzie widać, tu jest przewód góry, a z tej strony widać oryginalnie montowany filtr wysokiego ciśnienia z czujnikiem ciśnienia oleju. No i tu jest zawór, gdyby się filtr zapchał, to mamy przelew bezpośredni. Dużą pracę robi, bo mi się pompka hydrauliczna przetarła i wszystki syf tu wyłapał przed plecakiem. Łapuje. Także piękną pracę tu sprawdza. Czujnik jest na desce tej nowej. Pokazuje czerwona kontrolka. Jakby coś się działo, to mamy informacje. Założone gniazdo trzypinowe. Tutaj. Tu taka. Tu jeszcze będzie założona rynienka pod spodem.
tu pod spodem będzie rynienka i odprowadzało się płyn do zbiorniczka. Nie było czasu, to może to zrobię, to jak będę miał możliwość przed rozsiewem nawozów. Wersja dodatkowa, może w opcji było dużo rzeczy, nawet szyba tylna ogrzewana. To później pokażę. Przejdziemy dalej. Obciążniki tylne to są standardowe, były Ursusa. Tu mamy ich 8. Może liczę? 5, 6, 7, 8. Tak, 8 sztuk. Trochę mało, powiem szczerze. Przód dobrze zaciążony w takim agregacie. Nic się nie dzieje. Tu mamy wentylator, turbina, sprężarka. Tu była montowana klimatyzacja na żądanie. Dokładnie mówiąc, ona była montowana albo tutaj była wysuwana dalej, lub była tu przerobiony, był ten kruciec przesunięty i była tu wkomponowana, taka mniejsza. Tak jak tu widać, maska jest przykręcana, boczna też przykręcana. W wersjach z zbiornikami tu jest na 180 litrów, a była opcja 350, czyli tego tu zbiornika u góry nie było. Był tu zamontowany tłumnik, tu był kompres z butla powietrza, tu był cały zawór, ten co tu jest, był tu przeniesiony. A zbiornik był z tej strony i z tamtej na 350 litrów. Skrzynka narzędziowa, tu jest takie ramię do tłumnika bocznego, a pokażę Państwu, bo akurat zakupiłem taki tłumnik. Nie wiem, czy to dojrzymy. Ten filtr cały, o, on tam widać, jest go tam daleko. To jest ten filtr, taka długa tuba wysokiego ciśnienia. Gdzieś tu będzie widać. O, on tam jest. Nie dojdę tam teraz, ale on tutaj jest, ten filtr. O, widać go tutaj. Tam jest zamontowany. O, fabrycznie ten filtr zamontowany jest. Tak to wygląda z tym Ursusem. Z tego co czytałem, w skrzynię wchodzi 46 litrów. Można mu dolać 5 litrów na max, ponad max. Bez problemu. Tu mamy wyposażenie dodatkowe na żądanie. Zapalniczka, termos litrowy, dźwignia hydrauliczna. Lampka przenośna, to jest podnośnik ten hydrauliczny, tu jest termostat. Zapalniczka to jest ta kompletna. Lampka, łyżka. Łyżka do opon, jeden, druga. Tylna szyba ogrzewana, apteczka samochodowa. Takie były wyposażenie dodatkowe za dopłatą. Plus wyposażenie jest przedniej szyby, czyli na żądanie spryskiwacz przedniej szyby. Tylko tutaj w tym modelu mamy też to. Tu mamy jeszcze gaśnica na żądanie. U mnie jest filtr zastosowany taki. Tu będzie widać Madden German. Zmienię go zaraz. Taki filtr. Hydrauliczny. To jest wysokiego ciśnienia, tam coś za kołem, machnę. To jest trzeci mój filtr. Proszę około 500 zł. Sprawdza się. Tu jest też suchy filtr powietrza. Jak tu można przeczytać? Mannheimer. Lub montowany jeszcze filtr suchy firmy Donaldson. Ale u mnie jest Mana. Jest wstępny i dokładny filtr. Także to tak wygląda. Parametry, jakie tu można. Skrzynia ogólnie wychodziło kilkanaście rodzajów.
tego co wiem. Tak, tutaj mamy skrzynia PZ60x30 lub PZ90x30, to już są dwie. Skrzynia PZ90x25, PZ60x25. Skrzynia PZ110 łamane na 25 na 30. PS135x30, 135x35. Tak to wygląda. Jest instrukcja obsługi dodatkowej, które udało mi się dostać. Sprężarka. Układ dwuobwodowy na żądanie był tam dostępny. Koła, jakie występowały, to już mówiłem. Obciążenia. Tylna oś do 7 ton, w zależności jakie obciążenie jest w kołach. Masa obciążająca, to są też podane. Tona z przodu. Tu są jeszcze charakterystyki techniczne. Wszystkie dane. Tu mamy sprężarkę. Mechanizm różnicowy. Blokada hydrauliczna z przodu. Z tyłu występowała już 17-19 blokada, też hydrauliczna, ale tam był w ogóle inny moc, były hamulce mokre, tylne, w kąpieli olejowej, bardzo skuteczne hamulce. W latach po 2000, dokładnie mówiąc, w 7 lub 8 w tych ciągnikach też występowała ten tylny most z hamulcami mokrymi. Była bogatsza wersja już wtedy. Coś ciekawostki, szesnastki typowo były uposażone w taśmę na mechanizmie, na tak zwany żółw zając na wzmacniaczu. Dziewiętnastka po 2000, dokładnie nie wiem, ale końcówka serii, to z 2009 jak wychodziły, 8 gdzie 7 bodajże, to były już wzmacniacz dwuzakresowy bez taśmy, dużo mocniejszy, dużo wytrzymalszy. Był ten wzmacniacz. Tu jeszcze chciałem pokazać. Co my tu mamy? Prawie zegarów w wcześniejszych modelach w kabinach kwadratowych. U mnie jest taka system. I tu właśnie jest lampka kontroli ciśnienia oleju przekładniowego. Ona jest tutaj bodajże. To wygląda. Tu niby poddane jest, że to jest do 17, ale to jest wydanie 2009, bo to jest dodatek, którego nie było wcześniej. To jest wersja na Anglię. Wydanie pełne. Skrzynia też jest tu kilka rodzajów. To nie jest, że to jest jedna skrzynia wychodziła. Chodziło kilkanaście skrzyni tych ursusów. Mamy tu na prędkości 25, 30, 35. Wychodziła skrzynia do 19.50. To była skrzynia sześciobiegowa, która miała stosowanie w zatorach 18, 180 tonnych, która nie do końca była sprawdzona, bo była awaryjna troszkę, ale była bardziej komfortowa dla operatora, bo miała więcej przełożeń, możliwości więcej było. I taką kiedyś 19 była na Allegro czy na OX-ie, właśnie z Holandii. O, ciężko trafić taki ciągnik. Było dużo, bardzo dużo opcji było, których nie do końca są opisane. Tak jak u mnie to jest nieopisany ten filtr wysokociśnieniowy. W żadnym katalogu, nawet w wersji 19, 17 też go nie ma. Klimatyzacja. U mnie jest tam u góry możliwość, jest rynienka do odwodnienia czy skroplin, tylko trzeba założyć skraplacz, jest tam możliwość. Wejdziemy do środka na chwilę, coś pokażę jeszcze. Tu mam do zrobienia uszczelnienie płosi.
Od Marcina dostałem wałki na satelity naprzedni. Wieńce satelity. Mam tutaj zamontowaną nową gałkę, którą dostałem. Są dostępne jeszcze. Tu jest oryginalna stara. Ja pole się całkiem widać. Tu jest ten RBS. Tu jest ten rozdzielacz dodatkowy z blokadą, która się przydaje. Deska rozdzielcza. No cóż, ciągnik jak ciągnik. Ciężka wersja. Na tamte czasy bardzo dobrze wyposażona już. Brakuje tu tak szczerze tej klimatyzacji. Eher. Mógł być też. Zbiornik paliwa. Pola nie są tak daleko, taka starcza. Gdyby były dalej, to by trzeba by pomyśleć. Krystian spod Sieradza, z tego co wiem, robił dużo części. Tak samo te zbiorniki prawdopodobnie były od Krystiana. Tutaj montowane. Część skrzyni tak samo dostępne jeszcze są, bo w tej firmy nie ma. Prawdopodobnie do końca się zamkła już. Skrzynia dostępna jest. Częściołek i tam tryby. Mosty wychodziły podobno dwa rodzaje. Ja mam ten most. Był jeszcze jeden, ale tego też jeszcze nie dopatrzyłem. Ciężko na razie mi to stwierdzić, jaki to był most. Ten na razie tu jest dobry. Tutaj jest to koło suche, stamtąd jest nam wyciek. Może części Waryńskiego się kupi, zamontuje się i może być spokój. Cięgło górne jest też grube, u góry z hakiem. Także pozdrawiam. A, pokażę jeszcze, mam dokładnie ten tłumnik. To mi się udało dostać. Mamy tłumnik boczny. Jest przygotowane wszystko na spawanie. A nie było czasu. Kolano jedno. Giętka. Jakieś uszczeleczki. Kryjdzę muszę zrobić, bo przy tym tłumniku muszę przerobić. Dostałem oryginalne kolano. To kolano, tutaj co mamy, musi być proste wejście z trójkątem, mam takie, tylko tu flanszą muszę dorobić z kagrurki, żeby połączyć to wszystko, chcę go wyrzucić, bo on przeszkadza mi na górnych światach, prosto świecą halogen świeci w tłumnik, kolektor, no i to jest nie do końca praktyczne. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.